a śmieszny biegnący koń! Ej, czemu on ma tylko dwie nogi? Ale my też mamy dwie nogi i tak szybko zasuwamy! Dlaczego jesteśmy takimi dziwnymi koniami? Przecież my nawet nie wyglądamy jak koniki! Musimy stać się normalnymi koniami, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Zobacz, na początku możemy zmienić nasz kolor! Jak to naprawdę? Ja jestem taki pomarańczowy, ale chciałbym być czerwony i ej, tutaj nie ma czerwonego koloru! Ja dałem się na biały, widzisz to, jaki to jest dziwny koń? No nie mogę, co się z nami dzieje? I czekaj, czy konie są naprawdę aż takie szybkie i tak dziwnie skaczą? Tak jest, Pimpek, jesteśmy bardzo szybcy, mimo tego, że mamy tylko dwie nogi. Tutaj pisze, że musimy dotknąć szkła, żeby go rozbić. Patrz, jako konie, możemy rozwalać tutaj wszystko. I nawet, patrz to, możemy tutaj skakać po ścianach. Jak to po ścianach? Niemożliwe. Dobra, wejdę na tą ścianę i co jest? Tak się odbijam od tej ściany. Jak na przykład tutaj są dwie ściany, to możemy wejść tu na samą górę. To jest takie mocne. A czekaj, zobaczmy, co tutaj trzeba zrobić. W tym miejscu trzeba po prostu skakać, żeby na pewno nie wpaść do tej lawy. Szkoda, że nie mamy podwójnego skoku. Możemy skakać tylko pojedynczo. Ale jeżeli będziemy trzymać dłużej spację, to nasz skok będzie dłuższy. Naprawdę? Co jest? Tak, zgadza się. A tutaj to jest jakaś specjalna umiejętność. Kliknę E i patrz, ej, mój koń stał się tak mega nisko. Ale chwila, uważaj, bo można bardzo łatwo wypaść poza mapę. No ja nie chciałbym dotknąć lawy, mając tylko dwie nogi. I czekaj, teraz musimy się chyba rozpędzić. O tak, tutaj na dole jest jakieś przejście, a w tym miejscu... Nie wiem, co to są za zwierzątka, ale nie chcę iść koło nich. Dawaj, rozpędzamy się tutaj na dół i jesteśmy! Joho, patrz to, i teraz musimy wejść do środka! Patrz, co jest tutaj, czy my jesteśmy w jakimś domu dla koniów? Czemu tutaj jest taki śmieszny koń? Ej, widzisz go? Tak, Pimpek, ale ja chcę być takim koniem, zobacz, to jest mój ulubiony. Wow, jaki to jest mięśniak! Ej, to też chyba nie wygląda jak koń. My zresztą też nie jesteśmy końmi, tylko jakimiś dziwnymi kuzynami konia, bo to koniem nie można nazwać. A, i czekaj, ja prawie bym spadł na dół. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem. Te konie są za szybkie na mnie. Musimy tędy podążać i szybko wejdźmy do środka. I tutaj musimy rozbić szkło. Tak, wow, rozwalamy to wszystko. I ile tutaj jest rzeczy, co jest? Ale uważaj na te zegary. O, nie możemy ich dotknąć. Teraz musimy wskoczyć na wskazówkę. Nie, ja wskoczyłem na dół. Czy ja zginę? Nie, jestem tutaj. W takim razie pójdźmy do przodu, bo wydaje mi się, że gdzieś tam musi być koniec. Dawajcie, skoczymy. Ale ja muszę robić mega wysokie skoki. I Luczek, jesteś gdzieś tutaj? Tak, poczekaj na mnie, jestem za tobą. Tutaj jest jakaś lemoniatka. Ja bardzo mam ochotę na taką lemoniatkę dla konia, ale chyba się tutaj nie zmieścimy. Musimy znaleźć stąd wejście i odzyskać nasze dwie nogi, bo z taką małą ilością nóg nie mogę przetrwać jako koń. Spokojnie, damy radę. Dawaj, rozpędzamy się. Wow, jesteśmy tacy szybcy. Może bycie koniem mającym dwie nogi nie jest aż takie złe, ale chwila, czy my się nie przeteleportowaliśmy na sam początek? O nie, tutaj jest jakieś mega ciężkie przejście. W międzyczasie, zanim będziemy mieli te wszystkie nasze nóżki, pójdźmy w tą stronę, bo tutaj jest portal do jakiegoś innego świata. I czekaj, czy tutaj znajdziemy jakieś nóżki? Błagam, zobacz, chyba możemy coś kupić. Jak to? Czy mogę kupić w takim razie moje dodatkowe nogi? Proszę, klikam w to, ale nie, to nie działa. Niestety nie możemy dokupić sobie nóg, musimy je znaleźć, ale za to możemy zmienić swój kolor. Co ty mówisz? Nie wierzę w to. Ja dam tutaj czerwone i uwaga, tak, jestem teraz czerwonym dwunożnym konikiem. No, lepsze to niż nic. I dawaj, teraz idziemy tutaj. Teraz jako kolorowy konie otworzyło nam się kolejne przejście. Co to jest? O, to nie wygląda zbyt bezpiecznie, ale dawaj, wskakujemy tutaj i patrz, kolejna lemoniada dla konika. O to chodzi. Juhu, zobacz, jak my się cieszymy. Potrzebujemy tej lemoniady, uwielbiam ją. Pipek, wydaje mi się, że chyba szybciej teraz biegamy. Naprawdę? Ej, też mi się tak coś wydaje. Wow, nasza prędkość jest niesamowita. Tak, i tutaj mamy więcej możliwości, żeby znaleźć te lemoniady. Dawaj, teraz musimy pomóc temu kotowi zniszczyć te szkła. Dawaj. Co jest naprawdę? O, ile tu jest szkła? Nie, tego jest za dużo. O matko, jeju, tego faktycznie jest bardzo dużo. Dobra, kliknijmy w to i udało się. Mamy kolejną lemoniadę, a to oznacza, że jesteśmy jeszcze szybsi. Tak, Pimpek, teraz biegamy szybciej niż koń z czterema nogami. Nawet mi się nie chce być już normalnym koniem, ale patrz, możesz wskakiwać tutaj na ten parasol i się tak wybijamy. O to właśnie chodzi. A tutaj ja nie zauważyłem tego. Tu jest jakaś wielka biblioteka na samej górze. Dawaj, i możemy się teraz odbijać. Hups, hups, zdobyłem kolejną lemoniadę i nie! Spadłem tutaj na dół, ale tam na górze jest tyle rzeczy. Musimy się tam przedostać. Wiesz co, Pimpek, jestem trochę spragniony. Musimy zdobyć więcej lemoniady, żeby zostać najlepszym koniem na świecie. No pewnie, że tak. I patrz, tutaj jest kolejne zdjęcie.
znajdziecie konika, jaki on jest słodziutki, na jakiejś farmie i nawet tutaj konik przy zachodzie słońca, to jest to, ale czekaj, gdzie my się dostajemy? O, o, tutaj są jakieś tajne przejścia! Impek, co ty znajdujesz? Tu jest na pewno bezpiecznie? Nie wiem, ale bardzo możliwe, że będzie tu jakaś lemoniada i o, o, tutaj jest tylko ślepy zaułek, a może mi się uda przeskoczyć na drugą stronę? Tak, ale ja jestem mocny. I chwila, w tym miejscu jest coś zablokowanego, ale możemy to otworzyć. Wystarczy, że użyjemy odpowiedniego kształtu i to powinno się otworzyć. Patrz, co dostaliśmy. O, o. Otworzyliśmy ten tost, a w środku była jakaś osoba, ale to nic nam nie dało. Za to patrz tutaj, lemoniada jest schowana za tym szkłem. A, nie mogę się tam przedostać. Cipek, musimy znaleźć jakieś wejście do niej, tylko nie wiem z której strony, może naokoło. No tak, dawaj na ten parasol, wskoczmy tutaj i chyba coś tutaj widzę. O, jestem gdzieś w środku, patrz na to, schodzę tutaj na dół i mam kolejna lemoniada dla konika. Miam, miam, dawaj mi ją. Ja jestem tutaj, widzisz, weź mi, pokaż, gdzie ona jest. Luczek, musisz przejść górą, tutaj, patrz, wskakujesz na to i lecisz tutaj dołem. Na pewno ci się uda to zdobyć, ale czekaj, chodź tutaj do mnie. Ja widzę kolejne miejsce i tam jest kolejne nawet zdjęcie konika, tak. A przy nim jest lemoniada, muszę to zdobyć, tylko trzeba wykonywać ogromne skoki i jestem. Tak, jaki ten konik na polanie jest ładny. On jest chyba bardzo malutki, to jest dziecko konik, ale czekaj, czemu na tych wszystkich zdjęciach te koniki mają cztery nogi, a my mamy tylko dwa? No nie wytrzymam. Kiedy w końcu nam się uda zdobyć te nasze nogi, Luczek? Myślisz, że może na zawsze zostaniemy koniami z dwoma nogami? Nie no, tutaj na pewno muszą być gdzieś nóżki, tylko gdzie one mogą być? No właśnie, nie wiem. Ej, a co by się stało, jakbyśmy się połączyli? Ty masz dwie nogi i ja mam dwie nogi, to w sumie będziemy mieli ich cztery. O tak, to jest dobry pomysł, tylko nie wiem, gdzie to zrobić. Luczek, ja już jestem naprawdę wysoko, prawie na samej górze i wchodzę jeszcze wyżej, wspinam się tutaj, ale czekaj. O, Pipek, mi też się udaje tutaj wejść, jestem. Ale tutaj jest dużo drzewek, nie? I czekaj, możemy chyba wejść jeszcze wyżej. A patrz, jakie to jest ogromne, to się ciągnie tak wysoko. Ale tutaj jest świetne w sumie dla koników zabawa, tylko czekaj, tutaj pisze zakaz koni takich jak my, zobacz. No nie, co? Ale chwila, czemu ten koń na tym ostrzeżeniu też ma dwie nogi? Nie rozumiem, a może my musimy kliknąć w ten przycisk i szybko przejść przez to, bo ten most się zaraz zawali, dawaj, Luczek. Tak jest, dawaj szybko. I jestem, Pimpek, tuż za tobą, dawaj, lecimy dalej. Tak, czekaj, wydaje mi się, że tam już jest prawie koniec. Może uda nam się zdobyć te dwie nogi i dawaj, a miam, 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 możemy zjeść te jabłka, tylko czemu one są obgryzione? Nie, czemu? Nie lubię takich ogryzków zjadać. No ja też nie, ale jestem koniem, w sumie nawet mi to smakuje. I teraz musimy wejść na ten telewizor. Chwila, co tutaj się stanie? Trochę się boję. A, odpaliłem ten telewizor i mogę wejść na górę, ale szybko, Luczek, nie mamy tutaj za dużo czasu. Nie, czemu? Dawaj, Pimpek, lecimy. Musimy klikać w ten telewizor i jak go klikniemy, to wtedy inny telewizor się tak jakby odpala. Czekaj, jak ja go kliknę tutaj... A, to nie, spadłem na dół, wyłączyłem sobie bloki. O, o, to jest serio mega ciężkie. Udało mi się wejść tutaj na górę i uwaga, teraz idziemy tutaj. Telewizorek jakiś jest w tym miejscu i możemy chyba przejść. Jeden skok, drugi, mam moją lemoniadę, świetnie. A teraz schodząc tutaj na dół, ej, czy ja tutaj widzę jakiegoś konia? Możemy go wyciągnąć ze skały może? O, spróbujmy, ale to nie jest takie proste. Wyciągam ten miecz i świetnie, udało mi się. Zamieniło się to jakimś cudem w lemoniadę. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się to. Pimpek, ty na serio to wziąłeś, ale czadersko. Ja już jestem najlepszym koniem, ale czuję, że mogę być jeszcze lepszy. Patrz, przechodzimy tutaj i widzę teraz ostateczny poziom. Musimy wejść tutaj na górę, zebrać ostateczną lemoniadę. To jest test na dwunożnego konia. Jak myślisz, Duczek, przejdziesz go? Ja myślę, że ja jestem lepszym koniem dwunożnym od ciebie. No nie, Pimpek, czemu ty tak mówisz? Ja to wygram. Nie ma szans, patrz na to. Ja się tutaj wspinam na górę i uwaga, raz, dwa, trzy, czuję się bardziej jak wiewiórka, a nie jak koń. I uwaga, tu jest nawet latający bloczek. Jestem w tym miejscu i tak, nie, prawie to przeszedłem. Spróbuję jeszcze raz i mam to. Udało nam się, zebrałem wszystkie lemoniady i bycie dwunożnym koniem jest bardzo dziwne.